pierwszego dnia było. Teraz to pewnie już więcej zdobyła. Jak ona miała? Lil coś tam. Sprawdźmy, ile ma już na przykład teraz. Lil. Jak ona miała, widzowie? Lil Tay. 3,7. Ostatnio jak sprawdzaliśmy, to ile miała? 3,4? To jej ostro poszło w górę. Jak sprawdza, przed tą całą udawaną śmiercią miała chyba 1,4 czy coś takiego. To jej dwie bańki doszło. Treści o tym, jak jest bogata, jeździła luksusowymi samochodami, czy przebywała w drogich willach. Andrew, dzięki za wspieranie, już 2 lata. Au. Popraw akustykę, właśnie fajna jest, zobacz. Mongolski śpiew gardłowy. Ale ostatnio mam problemy z gardłem. Natomiast w 2018 roku wszystko runęło i w internecie pojawiły się 2 dosyć kontrowersyjne filmiki, które zdemaskowały całą postać Lil Tay. Na jednym nagraniu słychać, jak jej brat jej podaje kwestie, jakie ma mówić na nagraniu. I'm way more relevant than you. Nie, no, wiem, że tu jest echo, bo to jest takie pomieszczenie, no teraz wam nie pokażę, ale to jest takie między basenem a no takie chuju muju, nie wiadomo co to jest. To są same płytki i żadnych mebli nie ma, ale ja to ogarnę. Sobie zrobię tu studio, bo w ogóle nie używaliśmy. Znaczy, na chwilę sobie zrobię studio. Studio basenowe tu zrobię, o. A na drugim filmiku 9-letnia Tejpa i za zgodą matki Shisze. Oprócz tego wyszło też, że jej matka pracuje jako agentka nieruchomości, a na jej nagraniach często były wille klientów. I być może sprawa by nie wyszła na jaw, gdyby nie fakt, że na jednym z filmów Tej użyła Mercedesa szefa jej matki. Szef powiedział, że nic o tym nie wiedział, a niektóre źródła podają, że jej matka została wtedy zwolniona. Od tamtego czasu Lil Tay zniknęła z internetu na kilka lat, aż do ostatniej środy, kiedy na jej Instagramie pojawiło się uświadczenie od rodziny, że Tej oraz jej brat rzekomo nie żyją. Nie mamy słów, by opisać to nie do zniesienia stratę i ból. Dawaj streama z basenu, no będą przecież, mówiłem, że na Twitchu dziś. Nikt się tego... Boxdel się specjalnie teraz przyjechał, fryzjer i robi Boxdelowi nową fryzurę i meduszce, żeby się ładnie prezentowali na pierwszym streamie basenowym. Nie spodziewał i wszyscy jesteśmy w szoku. Śmierć jej brata dodaje tego jeszcze więcej niewyobrażalnego smutku. Prosimy o prywatność, ponieważ śmierć Claire i jej brata jest wciąż w trakcie śledztwa. Oczywiście większość osób była zszokowana i rozpaczona tą informacją, no bo zwykle na takie tematy się nie kłamie. Aczkolwiek fakt, że Lil Tay oraz jej brat nagle umarli w tym samym momencie, sprawił, że pewne osoby nabrały podejrzeń. Portal TMZ postanowił zapytać policję o to, czy mają akty zgonu oraz czy została zgłoszona śmierć Claire, na co ci usłyszeli odpowiedź, że nic takiego nie było. Kontaktowali się też z ojcem, który pozostawił sprawę bez komentarza. Boli cię sywek, że dziewczyny z Ghost często przy ocenie ciebie i chłopaków oceniają cię najniżej, nawet od mini Majka? Nie, nie boli mnie. Do Ghostów przychodzą też takie dziewczyny dosyć specyficzne, nie? Takie mam wrażenie. Ale nie boli mnie to. Bo niektóre mnie lubią, ale ja ich nie lubię. To jest dziwne, bo pewnie jakby to było prawdą, to by to zdementował, a nie dodawał jakiejś niepewności i furtki, że to oświadczenie może nie być fejkiem. I TMZ w jakiś sposób dotarło też do samej Lil Tay, która poinformowała, że oświadczenie... Boli cię, widać to po czym? Po czym widzę to widać? Po świecącym czole? Czy o jej rzekomej śmierci było wynikiem aktu hakerskiego na jej konto na Instagramie. Dodała też do siebie to oświadczenie, czyli chcę sprostować, że ja i mój brat jesteśmy żywi i bezpieczni, jesteśmy załamani, to były traumatyczne 24 godziny. Nie rozumiem zbytnio, jaki cel miałby taki haker, żeby postować taką informację. Jak już haker dobiera się do zasięgowego konta, to zwykle chce okraść ludzi albo wypróbować jakiegoś shitcoina. Co niby ten haker chciał tutaj osiągnąć? Ludzie wyczaili, że istnieje... Oho, widzowie, jacyś ludzie na dostanie. A nie, nie widać ich jeszcze. Kryptowaluta o nazwie Lil Tay Token, która jest tworzona od kilku miesięcy i nawet jest powiązana z byłym menadżerem pani Lil Tay, ale ich konto na Twitterze zdementowało, że fake śmierć jest jakimś skokiem, by podbić jej cenę. I byłoby to dosyć głupie, aby tak założyć, no bo kto normalny by pomyślał, że o kurwa, znana dziewczynka umarła,
muszę kupić jej kryptowalutę. Zajebisty biznesplan. Ale kto wie, mamy zwyrowskie czasy w internecie. Wiemy też, że Lil Tay od początku była otoczona ludźmi, którzy ją sterowali, by na niej zarobić. Swego czasu na jej Instagramie pojawiły się zarzuty, że jej ojciec ją prześladował i prosiła o pieniądze na zbiórkę, niby na koszta sądowe. Zebrała wtedy od ludzi jakieś 17 tysięcy... Nie mam pojęcia, Ewa Górka. Nie mam pojęcia. Może dzisiaj w basenie? Fajny ten pogłos? Okej. Okay. Dolarów. Nigdy w tej sprawie nie było update'u, a całą tę kasę zawinął do kieszeni jej brat, który tę zbiórkę założył. Niektórzy wierzą w tej, że za wszystkim stoi Hager. Jest Boxder w basenie. Jest Boxder. Co ten Boxder robi? Natomiast inni wyrażają współczucie, ponieważ widać, że jej bliscy i wszystkie wcześniejsze, teraźniejsze ruchy zrobili dla pieniędzy. Teraz mam coś z uniwersum loterii na polskim YouTubie. Ostatnio taką loterię zrobił Hi-Fi i poszło mu na tak tragicznie, że w pewnym momencie nie mógł nawet dosięgnąć losów. A wczoraj finał swojej loterii miał kanał MGP Garage. Można było tam wygrać całkiem ładnie zrobioną Audi RS plus poboczne nagrody. Wcześniej MGP organizował też loterię na żółte Audi RS4. Tę loterię pomagał mu nawet zrealizować Budda. I oprócz tego, że goś zapewniał, że to Audi RS4 było budowane od zera, to... Nie mogę ze śmiechu, kurde. O, dobra, tutaj będę miał, no. Teraz mam coś z uniwersum loterii na polskim YouTubie. Ostatnio taką loterię zrobił Hi-Fi i poszła mu ona tak tragicznie, że w pewnym momencie nie mógł nawet dosięgnąć losów. A wczoraj finał swojej loterii miał kanał MGP Garage. Można było tam wygrać całkiem ładnie zrobioną Audi RS plus poboczne nagrody. Wcześniej MGP organizował też loterię na żółte Audi RS4. Tę loterię pomagał mu nawet zrealizować Budda. I oprócz tego, że gość zapewniał, że to Audi RS4 było budowane od zera, to nie było budowane od zera, tylko kupił je... Czy zobaczymy mnie na randkach? Na razie nie. Prawie, że takie gotowe. Loteria jako tako przebiegła gładko, ale wczorajszy finał jego akcji można nazwać na spokojnie katastrofą. I na pierwszy rzut oka... I to jakoś było tak, że właśnie ten gość postanowił coś tam, że on sobie zrobi loterię sam, już bez pomocy Buddy. I jednak się nie udało, więc dziwnie na tym wyszedł, nie? Dla Buddy, no to wiadomo, że Budda nie powie, że a jednak bez mnie nie dasz rady, ale no tak wyszło z perspektywy czasu, że bez Buddy ten gość nie potrafił sobie ogarnąć nawet loterii. Wszystko ładnie wyglądało, maszyna losująca jak na akcjach Buddy, strona internetowa też podobna jak do Buddy i całkiem pokaźne nagrody. Ale szybko po starcie cały czat zaczął spamić, że kupują losy i nie dostają ani e-booka, ani losów. Dodatkowo widać, że maszyna nie drukuje żadnych losów, a strona była ciągle przeciążona prawdopodobnie przez jakieś ataki DDoS. Boxel, jak smakowały kable, zajebiście. I wyskakiwał nawet ten sam error jak wtedy, kiedy Cloud miał problemy z atakami. Słuchajcie, dostałem teraz na bucho informację. Dla mnie niefajną, dla was pewnie troszeczkę też niefajną, że przeciążyły się serwery. Dużą ilością wejść sztucznych, tak jak to było chociażby w Cloud MMA, tam też takie rzeczy się działy, to też był atak przez kogoś zrobiony. Ziomek z komisji i sam MGP w trakcie live'a zapewniał, że... Widzę, że impreza na basenie się zaczyna powoli. Ktoś nie dostanie losu, to finalnie pieniądze zostaną mu zwrócone. W naszych bazach danych ta informacja jest w sposób gwarantowany rejestrowana. A czat ciągle spamił i spamił, że cała akcja jest skamem. Pojawiły się też tłumaczenia, że mimo iż... Ale nie, ja sobie poczekam, aż jakby dziewczyny wyjdą, bo ja nie chcę robić na razie baseniar. Tylko sobie zrobię chłopski dzisiaj basen. Nie dostaliście ani SMS-a, ani maila z potwierdzeniem waszego zakupu i na przykład numerem losu, to ten los i tak się wydrukował do maszyny. Mocne ziomki. A oglądają streama. A, są mocne ziomki. To nie oznacza, że wasz kod nie był w urnie. On był. Opóźnienia są ze względu na to, że było przeciążenie tylko w wysyłce SMS-ów czy maili. Jeżeli przyjdzie wam ten kod z opóźnieniem, to dawno mieliście go w urnie. Jeżeli nie przyjdzie w ogóle, dzień roboczy gwarantuje wam, że najprawdopodobniej te środki do was wrócą. Zostaliśmy po prostu na live zaatakowani przez jakąś osobę. Domyślam się, jaka to osoba mogła być. Jakoś sprawa wydała się krzywa i... Domyślam się, jaka to osoba mogła być? Sporo osób uważa, że zostało oszukanych na pieniądze, to zapytałem się Buddy, co sądzi na ten temat, no bo w przeszłości organizował już loterię z MGP i Kamil odpisał, nie miałem totalnie nic wspólnego z akcją Bartka. Słuszna uwaga, że pomagałem mu w RS4, natomiast tak jak wspomniałem, 1 Million Tour, żadna akcja, o której nie ma info na moich socialach, nie jest ode mnie. Czy strona była podobna, czy maszyna była 1:1, to już trzeba pytać samego zainteresowanego. Nie robiłem tej akcji, nie pracowałem przy niej, nie realizowała tego również firma od maszyny i infrastruktury, z którą ja działam. Czyli z tego, co rozumiem, ten MGP zrobił
zrobił dosłownie replikę 1:1 maszyn, które używa Budda na swoich loteriach, żeby to jakoś legitnie wyglądało. Czyli Budda jednoznacznie odcina się od akcji. Z tego, co ja tam wyczułem, no to poróżnili się chłopaki, takie odniosłem wrażenie. MGP i wspomina, że firma Lupulos Media, która organizowała jego oraz loterię Fame, które wychodziły na całkiem wysokim poziomie i jest tak zwanym jebnięciem, nie ma z tym nic wspólnego, mimo że MGP miał identyczną maszynę do losowania, identycznie wyglądającą stronę, a zajęła się tym zupełnie inna firma, która pod... Jak wrażenia po koncercie Imagine Dragons? Jak na mnie, to nawet się jakoś w miarę wyluzowałem, że nawet chwilkę z nogi na nogę sobie przechodziłem. To jak na mnie, to jest chuj mocna i dobra zabawa. Bo zazwyczaj jak jestem wśród ludzi, to jestem, że tylko stoję. Nie potrafię się na przykład wyluzować, tak, nie? Tak jakoś mam. Że się bawić, skakać, śpiewać i tańcować, to jakoś tak... To tylko samemu, przy zgaszonym świetle. Skradła i zrobiła nawet replikę ich oryginalnej maszyny losującej. Skontaktowałem się w tej sprawie z Lupulos Media i potwierdzili mi informację, że ich maszyna losująca została skopiowana 1:1 i plagiatowcy mogą mieć całkiem spore problemy prawne, ponieważ maszyna jest przedmiotem procesu patentowego. Oprócz tego skopiowali treść regulaminu, format transmisji... Jest procesem. A nie, że już jest opatentowana. E-booki, ale jakości nie zawsze da się skopiować i stąd mamy tę katastrofalną wtopę i tysiące ludzi, którzy czują się oszukani. Z tego co mi wiadomo, ludzie zgłosili zawiadomienie w tej sprawie do Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego o naruszeniu wielu przepisów, w tym ustawy o grach hazardowych i przeprowadzaniu losowania niezgodnie z regulaminem, ponieważ podczas live'a na czasie pojawił się przypięty komentarz mówiący, że nie można kupować losu. Była to loteria promocyjna, co oznacza, że nie kupujesz losów, tylko produkty i do nich dostajesz losy za darmo. Kupowanie losów podpada pod inną grę hazardową, regulowaną zupełnie innymi przepisami, na którą organizator nie dostał zezwolenia i podlega pod osobne przepisy podatkowe, więc sprzedawanie losów bez odpowiedniego zezwolenia jest nielegalne. W sprawie ataków DDoS napisałem też do samego MGP, który dał znać, że raporty tych ataków pojawiają się. To jest w Polsce, że robisz coś takiego, ale że od razu kupujesz e-booka, no to wtedy to jest, że okej, ale jak na przykład, że sam los, to już nie jest wtedy okej. Takie te polskie przepisy prawa są dosyć specyficzne. Miałem się w środę. DDoSy są normalne przy loteriach czy galach Freak Fight, ale tylko najlepsi potrafią sobie z nimi radzić. Organizatorzy zwalają wszystko na złych hakerów, a to tak na... No, nie, dobrze to zrozumiałem, czy źle? Bo ja jakby... Skomplikowane. Naprawdę dupni informatycy, którzy nie potrafią sobie poradzić z tym, co jest oczywiste. Dlatego jak już chcecie bawić się w... Włącz donaty. O, faktycznie, nie mam pojęcia, czemu nie działają, przepraszam. Dzisiaj w ogóle miał być wielki podcast Goals. Czekajcie, tu klikam odśwież. O, pozdro, pozdro Swagu. I jeszcze cel. Branie udziału w loteriach, to raczej róbcie to u sprawdzonych twórców, którzy mają za tym poważną infrastrukturę. Akcje z loterii... Uwielbiam cię oglądać i uważam, że powinieneś mieć większe poczucie własnej wartości. Jesteś najgorszy, a do tego dobrze wyglądasz. Ej, właśnie, no ostatnio wydaje mi się, że straciłem pewność siebie trochę. 5 złotych. To jak na przykład oglądałem stare moje cage'e, to ja tam byłem taki, kurwa, błyskawiczny gość, skupiony, uważny, a teraz mam tak przeciążoną głowę, że jakoś inaczej funkcjonuje. Dzisiaj też już myślałem, że na przykład jest fajnie zmontowany nowy odcinek Ambasady, bo oddałem to do montażystów i pojechałem, zobaczyłem i mówię, o ja pierdolę. I teraz mają poprawić, jakoś o 23 pojadę zobaczyć, czy poprawili, a jak nie, no to znowu będę musiał sam to montować. Dużo jest roboty, no ale nowe projekty, no to tak jest. Trzeba się trochę poświęcić na początku. Losowaniami, które odbyły się na polskim YouTubie, pokazują, że loterie mogą być super zabawą dla twórców oraz ich widzów, ale to również ogromna odpowiedzialność i ryzyko, które może pokrążyć wizerunkowo i prawnie każdy kanał. Co świetnie... Kiwnij głową, jeżeli wiesz, jaki będzie main event na Fame 20. Coś nie coś słyszałem. Pokazuje nam przykład z losowania MGP. Zobaczymy, jaka sprawa... Jest to event ciekawy. Będzie się rozwijać, będę was o wszystkim update'ować. Teraz pogadamy o ciekawym przypadku Noliv, która stwierdziła, że przez zmianę płci straciła współpracę z markami i bez OnlyFansa nie byłoby jej stać na dalsze operacje. W skrócie, bez OnlyFansa nie byłoby mi stać, bo raczej większość firm wycofała się ze współpracy, kiedy skorygowałam płeć. Ustawianie sobie tęczowych log, wspieranie. Natalia prowadzi OFA od 4 marca 2022 roku i od tego czasu rekordowo zarobiła 8 tysięcy złotych w jeden dzień. Jednego dnia najwięcej zarobiłam 8 tysięcy złotych bodajże, a
w miesiąc najwięcej, tak 40 tysięcy. Podczas występu Boxdela powiedziała, że koszt wszystkich swoich operacji i pełna korekcja płci to koszt około 500 000. Ej, ale powiem wam, że dzisiaj mi się dobrze streamuje. Że jakoś może przez to, że przedwczoraj też streamowałem, to znowu jakby łapię ten... O, Marcysia, dzięki za suba. Au, co tu się dzieje? O. Na złotych. Twojej ostatniej wypowiedzi na temat Marek. Ustawianie sobie... Gosia Dzik, witamy wśród wilków. Au. Tęczowy glock, wspieranie. Ludzie na Twitterze wytykają Natalii manipulowanie faktami na swoją korzyść, ponieważ założyła OF-a niedługo po zmianie płci. Film z coming outem ukazał się 31 października 2021 roku. Mówi na nim, że jest w trakcie terapii hormonalnej. OF został założony w marcu 2022, czyli miesiąc po pierwszej operacji. I może cię zszokuje, Noliv, ale to założenie OF-a jest przyczyną braku współprac, a nie sama korekta... To u Gimpera to właśnie było też gadane. Natomiast uważam, że tak, bo są zdania podzielone teraz, nie? Jedni uważają, że Noliv straciła współpracę przez to, że jest osobą transpłciową teraz. A inni uważają, że przez to, że założyła OnlyFansa. Więc jak to teraz, jak dojść do prawdy? Muszę pojawić się ja i poświęcić się. Czyli muszę założyć OnlyFansa i zobaczyć, czy jak założę OnlyFansa, to czy stracę współpracę. 5 złotych. A szczerze powiedziawszy, na przykład, czy straciłbym współpracę z firmami, z którymi współpracuję? Czyli na przykład, czy straciłbym z Letty Shops? Nie. Czy straciłbym, z kim my ostatnio współpracowaliśmy? GBS? No to nie. Co my tam mieliśmy? Lody Loada? Też nie. Ale wiadomo, takie przez OnlyFansa można stracić współpracę, ale takie... Które szukają z dobrym wizerunkiem twórców, czyli Coca-Cola, takie korporacyjne bardziej, jakieś firmy, którymi się zajmuje Mediacom i tak dalej. Siema sesja, przez Ghosta się bardziej luźni. Dziękuję bardzo, dziękuję. Czy Noliv wcześniej miała takie współprace typu Coca-Cola? To ja nie wiem. Nie mam pojęcia. No ale ja sprawdzę, czy jak założę OnlyFansa, to czy potracę współpracę. Ale wy jesteście grupą, a nie jednostką. Ale wiesz, to nawet jeśli chodzi o Watachę. Ja na przykład na Watachę mam pełno zamówień na jakieś współpracę, tylko że ja teraz no, nie nagrywam nic, więc odmawiam. Ale wydaje mi się, że nawet jakbym założył OnlyFansa, to też pytanie, jak ktoś prowadzi OnlyFansa, bo ja będę prowadził ze smakiem. Wiadomo, ja trochę żartuję, no bo pewnie nigdy tego nie założę, tak sobie tylko gadam. Płci. Gadam to już od 2 lat o tym OnlyFansie. Ale pamiętajcie, że tak samo gadałem, że stworzę ekipę i zamieszkamy w jednym domu. I też się śmialiście, że o, pierdolisz. I nagle chłop, jestem. Gola, Izak, Boxdel, Błoński i ja. I jesteśmy sobie, nie? Przypominam, że pani Noliv nagrywa... Izak może się tutaj wprowadzi. Dzisiaj z nim gadałem. Minecrafta dla dzieci, a jednocześnie promuje swoje konto na stronie, gdzie ludzie sprzedają nagie fotki i filmiki za paywallem. A na drugim kanale promuje hazardzik i kręcenie skrzynkami bez żadnej weryfikacji wiekowej. I to jest paskudne, widocznie nie tylko w moich oczach, ale również w oczach reklamodawców. Więc takie zgrywanie ofiary, że złe korporacje ustawiają... Kręcenie skrzynkami bez żadnej weryfikacji wiekowej. Serio, te kręcenie skrzynkami płacą za takie wyświetlenia? Typu 3000, 7000, to oni jeszcze za to płacą? 5 złotych. To ja dlatego, to ja kumam, czemu tak tym streamerom zależy właśnie, żeby te kręcenie tymi skrzynkami pozostało na Twitchu. Bo przecież dla nich to jest manna z nieba. Easy money. Mystics, witamy wśród wilków. Au! I to jest paskudne. Bo to dużo osób na Twitchu reklamuje te skrzynki? Widocznie nie tylko w moich oczach, ale również w oczach reklamodawców. Jest takie zgrywanie ofiary, że złe korporacje ustawiają sobie tęcze na profilowe, ale z drugiej strony nie... W sumie łatwiej powiedzieć przecież, że X firma nie wspiera osób po korekcji płci. Ciekawe w sumie podejście mieć świadomość, co się robi na danej stronie i nadal robi content skierowany pod młodszą widownię. Ciekawe, dlaczego firmy przestały z nią współpracować. Dają ci współpracę po zmianie płci. To jest pierdzielenie i wciskanie ludziom bullshitu. Noliv bardzo dobrze wie, dlaczego reklamodawcy się wycofali. I może w opisie pod filmami z Minecraft czy Roblox nie odsyła bezpośrednio na swojego OF-a, bo jakiś czas temu Eddie na swoje materiały zwrócił uwagę na to, że to robi, to między innymi odsyła na swój drugi kanał, który jest przesiąknięty odnośnikami na tę stronkę i nawet na filmikach swoich. A ja sobie zobaczymy. Natalia Vastaken.
Nie mam pojęcia, jak to znaleźć. Natalia Wastaken? Was taken, tak? Natalia. Czyli to. Cześć, siemanko, z tej strony Natalia. Witam was w kolejnym filmie, w którym omówimy sobie dzisiaj leki, jakie biorę. Spotkanie z przyjaciółką po ucięciu. Halo, super. Witam was w kolejnym vlogu, vlogu numer 2 chyba. Dzisiaj jest ciekawy temat, bo będziemy rozmawiać o SRS i o korekcie płci płciowej. Zniszczono do garażu, wiem jak to brzmi, bo tam powstanie studio, bo mają czas. Będę zadawać tej mojej przyjaciółce. Pytać, czy widziałam 3 miesiące. Z początku w ogóle dostawałam same kisielki, dopiero na trzeci dzień. Pewno było. To była lekka trauma tak naprawdę, szczególnie po zdjęciu cewnika, gdzie psychiczna bariera, żeby po prostu załatwiać te potrzeby fizjologiczne, była duża. Czyli pewno było tak, że jadłaś jakieś tam takie kubusie wyciskane, takie musy. Tak, jeśli chodzi o sam szpital, na początku w ogóle dostawałam same kisielki, dopiero na trzeci dzień. Dobra, nie wiem o co tu chodzi. Swoim 10-letnim bratem pyta go, czy on zamierza zmienić płeć. Czy zamierza zmienić płeć? A w opisie linkuję OF-a. I nie mówię, że takie otwarte mówienie o swojej przemianie jest jakieś negatywne, bo może to rzeczywiście pomóc wielu osobom. Ale jak nagrywasz content dla kidosów, to nie promuj porno platformy i hazardu. Jestem ciekaw waszych przemyśleń w sekcji komentarzy. A skoro mowa o kontencie dla kidosów, to Mortalcie od jakiegoś czasu tworzy content daily, na którym występuje głównie on, Posty z jego dawnej ekipy i Dżęziaki. I Dżęziaki. I ostatnio duża część kontentu zaczęła opierać się praktycznie na znęcaniu się nad swoim kolegą Postim. Na początku wielu widzów nawet zaczęło... Mortalcio to was ogólnie mega w chuj wkręca, nie? Tyle mogę się z tego śmiać, a oni również nagrywali prześmiewcze... Z wszystkich swoich widzów. TikToki na ten temat. Nie tracę czasu na gierki, bo ty ciskasz mi play. Patryk jednak wstawił film, który niekoniecznie spodobał się widzom i przekroczył granicę dobrego smaku u odbiorcy. Mianowicie Posty po zobaczeniu filmiku Bungie postanowił podsunąć pomysł Mortalciowi, by zrobić test folii bąbelkowej. I w samym odcinku chłopaki z Gen Z i ekipy owinęli go folią i między... Dzięki, Ola Boga. W innym miejscu rali kilku krotnie z górki, wkładali na trampolinę skacząc koło niego lub na... Ej, a gdzie ja mam telefon? Gdzie ja mam telefon? Kurwa, nie wziąłem telefonu. Widzę, muszę iść po telefon. Albo jakoś to... No bo tam nie byłem teraz, nie? To gdzie ja byłem? Tutaj siedziałem. Tu nie mam. Musiałem zostawić w kiblu. Ja pierdolę. No, szybko biegnę. Puszczam wam dalej. A zaraz przejdziemy do tematu labrygi. Na niego, czy zwieszali na lince, robiąc z niego worek bokserski. I uderzali go pięściami i kopali. Mortalcie w połowie odcinka nawet sam powiedział, że... To potem będzie pisane, że znęcamy się nad Postim, a to był jego pomysł. A to przecież był jego pomysł. W sumie to dużo się nie mylił, ponieważ widzowie w komentarzach nie byli zadowoleni po tym odcinku. Ten odcinek przekroczył trochę granicę. Patrykowi chyba za bardzo wyświetlenia założyły klapki na oczach. Fragment na trampolinie lub wnoszenia go na linach, a potem bicia, był nieodpowiedzialny i bardzo ciężko by się to oglądało. Patryk, następnym razem posłuchaj trochę rozsądku w głowie i nie rób niebezpieczeń spod wyświetlenia. Jak wcześniejsze odcinki ze znęcania się nad Postim były jakkolwiek bezpieczne, to ten to już totalnie przesada. Sama nie wiem, co myśleć o tym odcinku. Trolanie z górki było ok, ale wieszanie go i bicie? Wiem, że Posti sam to wymyślił, ale raczej nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Jeśli wasz przyjaciel krzyczy, że coś go boli, to tego nie powtarzacie. Mam wrażenie, że Mortalcio robi najmniej na tych filmikach. Trampolina była strasznie nieodpowiedzialna. Posti był położony w całości na trampolinie i w pewnym stopniu usztywniony. Jego kręgosłup mógł na tym ucierpieć. Jak ogląda to jakiś fizjoterapeuta, to dajcie znać, czy to jest prawda. Poszkodowany Posti postanowił odpowiedzieć na Twitterze jednemu z widzów, ale ten film to był mój pomysł, nigdy na żadnym odcinku nie zrobiłem nic, na co nie miałem ochoty. Wiadomo, że jak upadnę, to boli, bo nagrywamy aktywności, w których można upaść. A taka gadka, że hej, przecież wyrażam zgodę i świetnie się bawię, zweryfikowała tragedia zagranicy, jak David Dobrik, czyli jeden z najpopularniejszych vlogerów z USA, prawie zabił swojego kolegę podczas nagrywania super contentowego challenge'u, używając traktora. To, że ktoś się super bawi i wyraża zgodę, nie oznacza, że jest to bezpieczne. Ja się serio dobrze bawię na daily. No wiadomo, że każdy się dobrze bawi, jak się po nim skacze. Ej, ale zarąbiste! Czekajcie, muszę tylko nagrać. Upewnijcie się, czy my w czwartek możemy nagrywać, bo ja nie wiem, czy nie ma programu fejmu wtedy jakiegoś. I Boxel chyba ma wtedy nagrania. Skurwa, u nas duży chaos. Mieliśmy nagrywać w czwartek, specjalnie przełożyliśmy na czwartek, bo miał być każdy mieć wolny, a dzisiaj widziałem, że chyba jest
face to face Fejmowski. Fejm MMA. Cię w czwartek o 20:00, będzie coś dla każdego. Więc prowadzi to, prowadzi Boxdel. Tu ja jest, prowadzi Boxdel. A nam Boxdel gadał, że program Fejmu ma w środę, a w, i, nie, i w czwartek ma wolny. I teraz pytanie, czy my się wyrobimy z nagraniami? Chaosy. I się go bije. Nadskir, witamy wśród wilków. Au. To się nazywa chyba masochizm. No jak Grzemek nie ma problemu z byciem poniżanym ku uciesze 10-letnich widzów Gen Z, to spoko, wolny. Przyszła jakaś dziewczyna na basen, nie? I dziewczyny, co u nas pracują, przyniosły jej NDA-kę, bo u nas jest tak, że jak ktoś wchodzi na teren ambasady, podpisuje NDA-kę. Mocne. Kraj, ale nie zmienia to faktu, że nie ogląda się tego dobrze, nawet jak się na to zgadza. Agata, witamy wśród wilków, au. I dobrze się bawi, jak go kopią i okładają. Ale po odzewie widzów widać, że Mortalcio tak już lekko taki kroczek poszedł za granicę dobrego smaku. I tego typu filmy... Zobacz jej odpowiedź, czyją odpowiedź. Mają vibe takiego kamerzysty, co poniżał ludzi za pieniądze. Też to niektórzy porównują, że przecież Bungie też takie coś robiło i nikt nie miał problemu. Dzięki, Karol, za kolejny wspierającego kolejnego. Au! Temu. Spoko, ale kanał Bungie współtworzy dwóch twórców. We dwóch z tego zarabiają. A tutaj z poniżenia tego gościa to głównie zarabia pan Mortalcio. Teraz pogadamy sobie o pewnej pani, którą być... O, to jestem ciekawy tego tematu. Może niektórzy z was już znają. Między innymi z programów TTV Królowe Życia, czy też Damy i Wie... Natalia odpowiedziała w komentarzu, ale gdzie? Tutaj? Nie widzę. Śniaczki. I mowa o Julii von Stein. Kurwa, czarno weź tutaj z tłumacza, jak się czyta. Julia von Stein. Poza byciem osobowością telewizyjną, prowadzi wraz z rodzicami. Ej, wiecie, kto był mistrzem zakonu krzyżackiego w 1410 roku? Ulrich von Jungingen. Ostatnio właśnie sobie jechałem i tak sobie nagle mówię, Ulrich von Jungingen. Jadę sobie samochodem i sobie tak wpada mi taka myśl do głowy. Ulrich von Jungingen. I mówię... Kurwa, czy to nie był mistrz zakonu krzyżackiego w tym 410? Googluję i patrzę, jest. I mówię, jak to jest możliwe, że ja pamiętam jakieś niemieckie nazwisko, no niemieckie, no, wtedy nie było czegoś takiego, ale no, że pamiętam zachodnie nazwisko po tylu latach. Kiedy ja się tego uczyłem? W gimnazjum? I się to pamięta. Niesamowite. Rodzicami dom pogrzebowy. Właściwie to jest biznes jej ojca, gdzie zajmuje się projektowaniem trumien oraz kosmetyką pośmiertną. Ogólnie pani Julia to 1:1 taka osobowość dla Luny. Wydaje mi się, że producenci tych programów TTV tylko polują na tego typu odklejone persony, bo to jest dla nich serio niesamowite. Dzień dobry. What the fuck? Powity content. Na przykład pani Julia parę dni temu postanowiła pochwalić się na Instagramie swoją błyskotliwością i manierami godnymi królowej życia i uznała, że wspaniałym pomysłem będzie wstawienie swojego darcia mordy, przeklinania i słownego gnojenia pracownika McDonalda za to, że ten śmiał się wielkiej pani zwrócić uwagę, aby ta nie paliła. Pan milczy, a mówię ja. Gdzie jest... Michał, dzięki za stówkę. Zakaz palenia w moim samochodzie. Ma śmiałość powiedzieć mi, że ja mam zgasić papierosa w samochodzie. Kim on kurwa jest? Kim ty kurwa jesteś? Kim? Właścicielem kurwa tego samochodu? Ty mi będziesz dyktował kurwa, czy ja mogę palić, czy nie? Za twoje pale? Moment samego zwrócenia uwagi nie został akurat nagrany, ale jakbym miał obstawiać, to pewnie stało się to przy płaceniu za zamówienie, mogła mu dmuchnąć do okienka dymem czy coś. I zdaniem Julii wypowiedział to tonem rozkazującym, co upoważniło ją do pytań w stylu, kim ty człowieku jesteś? Zapierdalasz na to, co ja mam! Czy też nazywania tego biednego gościa kmiotem i pracownikiem. Znaczy mi się ogólnie wydaje tak, jeżeli ludzie wybuchają aż w taki sposób, przy takiej sytuacji, nie, że proszę nie palić, i ktoś wybucha w taki sposób, tak ekspresyjnie i tak kogoś obraża, to znaczy, że ta osoba jest w pizdę, w chuj, w środku bardzo nieszczęśliwa. Że jest, kurwa, coś tam, naprawdę coś złego się dzieje w życiu tej osoby, nie? Że, bo ona tak naprawdę, wydaje mi się, że wyładowała całą złość, którą w sobie miała przez inne sytuacje, na tego gościa. Gdyby to na przykład było, jakaś pani by jej zwróciła uwagę w sklepie, też by tak było, bo w niej się musiało coś nazbierać i ona nie... jak to się mówi?
że nie panuje nad emocjami, że nie jest stabilna emocjonalnie, nie jest na tyle stabilna emocjonalnie, żeby jakoś sobie z tym poradzić, z tym, co się dzieje w jej życiu i wszystko wyrzuciła w kurwa w randomowego człowieka, bo powiedział, jak ty śmieciu śmiesz zwrócić mi uwagę. Bo coś tam kurwa u niej nie jest stabilna emocjonalnie i nie radzi sobie z emocjami po prostu, nie? I ma najwyraźniej teraz jakieś ostre problemy. Klikiem McDonalda, jakby to drugie miało być obrazą skierowaną w jego stronę. Nie mogę kurwa palić u siebie w samochodzie, bo jakiś kmiot, kurwa pracownik McDonalda mi powie, że ja kurwa nie mogę palić w samochodzie. No kurwa łeb mi zaraz wypier... Wiesz Juliano, nie każdy ma tatusia milionera, który prowadzi duży biznes i wszystko poda ci na tacy. Bez niego też byś mogła być, tak jak ty to nazywasz, kmiotem z McDonalda. Ja jestem też bardzo dużym fanem tego, że ona sama dodała te napisy do Insta Stories, żeby, wiecie, podtrzymać uwagę. Nie wierzę. Może to ten, jest takie AI jakieś. Czy oni sami dodają te napisy? Widza, dodać trochę dynamiki, trochę dramaturgii do całej sytuacji, podkreślając, wiecie, poszczególne słowa. Ona jest po prostu artystką i content creatorką. Nie umiem mówić. Wytnij to, kurwa, czaro. To nie może pójść. Rozwścieczona gwiazdeczka zaczęła też naskakiwać na towarzyszącą mu przy okienku dziewczynę, która ze zrezygnowanym tonem zmuszona była przeprosić za zachowanie kolegi. Bardzo panią przepraszam za kolegę, ja już z nim porozmawiam. Zapowiadając później, że osobiście z nim porozmawia, a także, że poniesie konsekwencje za zaistniałą sytuację. Ej, dobra, Noliv odpowiedziała na swoim kanale, ale co odpowiedziała? Noliv. W jakimś szorcie. Na film Konopa. Minecraft to gra z dużym światem. Konopski nagrał wczoraj o mnie film, więc postaram się odpowiedzieć w szorcie, mamy tylko 60 sekund, więc go. Firmy wycofały się ze współpracy. Konopski mówi, że przez OnlyFansa, ale OnlyFans powstał rok po coming outcie, a przez ten rok miałam duże wyświetlenia i było dograne wiele współprac. Niestety, kiedy miało dojść do współprac, firmy się wycofywały, więc ja chyba wiem lepiej, jak było. Częsty argument... Dobra, no to tu jest taki kontrargument. Jeżeli miałaś dogadane współpracę wcześniej, i miałeś dogadane. Tutaj powstał OnlyFans, a tutaj już miała nastąpić realizacja tych dogadanych wcześniej przed OnlyFansem współprac. To musisz się liczyć z tym, że jak nagle, przypuśćmy, nie wiem, Adidas chce z tobą współpracę, ale nagle dochodzi informacja, ta influencerka ma OnlyFansa i tam pokazuje różne rzeczy, to on mówi, rezygnujemy z tej współpracy. Mimo, że była dogadana ta współpraca, rezygnujemy i tutaj w tej współpracy nie ma. Tak to mniej więcej działa według mnie. Jeżeli dobrze zrozumiałem. Czy nagrywasz Minecrafta, czyli grę dla dzieci i masz OnlyFansa, to się... Chyba, że coś źle zrozumiałem, ale wydaje mi się, że dobrze. Bo chodzi tutaj jej, że były dograne już wcześniej. A się później wycofały, tak? I gryzie. Lubię w to grać, sprawia mi to frajdę, a robienie fotek sprawia, że czuję się pewniejsza siebie. Więc nie wiem, czemu z jednego albo z drugiego mam zrezygnować. Szczególnie, że nie prowadzę kontentu typowo dla dzieci. Lootboxy. Nagrywam pewną stronkę, na której się otwiera skrzynki i nie rozumiem tych wszystkich moralizatorów, którzy jej...